Witam Was, drodzy, w przedostatni dzień roku 2020 z Kościoła Ewangelickiego w Mrągowie. A witam Was Słowem Bożym, słowem z Księgi proroka Izajasza z rozdziału 65. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Na dziś też wyznaczone jest słowo z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału z wiersza 10. Są to słowa modlitwy pańskiej: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Drodzy, rok 2020 powoli zmierza ku końcowi. Zaczynamy dokonywać różnych rozrachunków, przygotowujemy powoli dane statystyczne, podsumowujemy rok i chcemy go ocenić, czy był dobry, czy też nie. Jaki był ten mijający rok 2020? Na pewno był inny. Pandemia zmieniła świat, zmieniła gospodarkę, zmieniła przede wszystkim nas. Kiedy słyszymy słowa z Księgi proroka Izajasza, kiedy w Piśmie Świętym mowa jest o czymś nowym, nasze myśli biegną zawsze w stronę zmiany na lepsze. Nowy rok, w który niebawem wejdziemy, też zaczynamy postrzegać jako coś lepszego. Widzimy go w różowych kolorach. Nie możemy jednak zapominać o tym, że w ten nowy rok wchodzimy my, nie kto inny, ale właśnie my. I wstępując w ten nowy rok, wchodzimy w niego razem z naszymi nawykami, przyzwyczajeniami, z naszymi tradycjami, uzależnieniami, które nie jest łatwo pozostawić, porzucić. Zmiana nie jest czymś prostym. Mamy wielkie oczekiwania, ale czy one mają sens? Przecież wszystko może potoczyć się inaczej. Wołamy przecież: bądź wola Twoja, a jaka ona jest? Tego przecież nie wiemy, nie znamy. Bez wątpienia jest dobra, ale czy zgodna z tym, czego my oczekujemy, czego pragniemy? Prosimy Boga o to, co przed nami. Prośmy Boga w naszych modlitwach, aby dał nam dobry rok. Rok 2021 dla nas tutaj w parafii w Mrągowie będzie o tyle ważny, że chcemy przeżywać 60. rocznicę odbudowy, poświęcenia Kościoła po II wojnie światowej. Życząc Wam, drodzy z Mazur, obfitości na 2021 rok. Pozostańcie z Bogiem.